Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Szanowni Państwo, to najgorętszy styczeń, jaki pamiętam. Wprawdzie rok temu mieliśmy tak gorącą atmosferę, że można było nawet chodzić w krótkim rękawku, ale wtedy nic to nie miało wspólnego z polityką. Może więcej z tym, czego nie uznaje Andrzej Duda. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prezydencie, o trójpodziale władzy, o posłach w więzieniu, a to wszystko postaramy się uporządkować razem z moim gościem, analityk polityczny Mikołaj Wójcik. Dzień dobry Państwu. Kiedyś dziennikarz, dziś branża public affairs, ale ciągle baczny obserwator sceny politycznej. Zaprosiłem Cię, Mikołaju, żebyśmy uporządkowali to, co się dzieje. Kiedy jechałem windą, pani, która jechała ze mną i rozpoznała moją skromną osobę, zadała pytanie, będą wybory czy nie? Nie chcę w ogóle Ci takiego pytania stawiać. Pokazuję, jaki mamy tutaj rozgardiasz w głowach i jednak spore napięcie i taką, no bym powiedział, pogubienie ogólne w tym wszystkim. I chciałem zacząć od dzisiejszego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, który wczoraj zogniskował uwagę wszystkich, ukrywając, przyjmując jako gości, on to tak nazywa, Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika, byłych posłów PiS. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób doszło do zatrzymania i jaką rolę odegrał dziwny autobus i pani Grażyna Ignaczak-Bandych razem z Mariuszem Gierszewskim, który zbiera dla państwa informacje. Ale Mikołaju, co tutaj się w ogóle wydarzyło i jaki mamy dzisiaj stan gry na 10 stycznia 2024. Ja często z kolei słyszę pytania, czy mamy w Polsce dwa państwa? Tak. Nie mamy dwóch państw, ale mamy dwie równoległe rzeczywistości, które mają coraz mniej punktów styku. Chociaż wydaje się, że to niemożliwe, że tych styków nie ma, bo widzimy jak iskrzy. A jak wiemy, każdy, kto tam bawił się w elektrykę, wie, że iskrzy na stykach. To jednak tutaj iskrzy, bo tych styków jest coraz mniej. Mówię o stykach rzeczywistości. Ta wypowiedź dzisiejsza Andrzeja Dudy, który, jak czytałem dzisiaj na jednym z portali, wczoraj po godzinie 19.30 był tak zdenerwowany, że nie był w stanie wystąpić, więc musiał ochłonąć do dzisiaj. Tak. Gazeta.pl, Jacek Gądek, pozdrawiamy, Jacek, potwierdzamy absolutnie. No tak naprawdę moglibyśmy dla porządku tej dyskusji sobie zatuować, że to nie było wystąpienie prezydenta, tylko to było wystąpienie fundatora tego całego zamieszania. Dlaczego? Dlaczego? Mocne oskarżenie tak, w ogóle. Dlaczego uważam, że Andrzej Duda jest fundatorem tego całego zamieszania? Dlatego, że uważam, że pomijając całą dialektykę kampanii wyborczej 2015 roku, to właśnie Andrzej Duda, ułaskawiając nieprawomocnie skazanych, czy skazanych w pierwszej instancji swoich partyjnych kolegów, byłych partyjnych kolegów, bo Andrzej Duda w partii już nie jest, ale jednak partyjnych kolegów, tak naprawdę rozpoczął to wszystko, czego owoce zbieramy dzisiaj. Co oczywiście jest też konsekwencją tego całego działania przez 8 lat rządów PiS-u. Dlaczego? Podstawą demokratycznego państwa prawa, jakim Polska chciała się stać i stała się po 1989 roku, jest tak zwany trójpodział władzy. Znaczy generalnie to jest podstawa demokracji, tak. Montesquieu i tak dalej. Podstawa demokracji. Dlaczego w PRL-u tego nie mieliśmy? No bo generalnie sądy działały na zlecenie polityczne, prokuratura działała na zlecenie polityczne, władzę tak naprawdę sprawował komitet centralny, a nie żaden Sejm, Senat, a tym bardziej rząd. No, raczej pamiętamy pierwszych sekretarzy PZPR niż premierów. No, to takie chyba najprostsze porównanie, żeby zobaczyć, jak bardzo się zmieniliśmy po 1989 roku. Jednak zaczęli rządzić ludzie wybierani w demokratycznych wyborach, czyli prezydent, Sejm, który wybierał ze swojego grona, albo czasem nie ze swojego grona, premiera, który stał na czele rządu. Oprócz tego mieliśmy sądy, trybunały, etc. Tak? Czyli marszałków władza Sejmu, wykonawcza, sądu, ustawodawcza i sądownicza. Czy te władze się w jakiś sposób tam przenikały? No tak. Cały ten zasada trójpodziału władzy polega na
takim systemie wzajemnego kontrolowania się i po to, żeby żadna z tych trzech sił nie zyskała nadmiernej przewagi nad innymi. No i po co to jest? No to jest po to, żeby chronić nas, obywateli. Chronić prawa człowieka i obywatela. To o to chodzi w demokratycznym państwie prawa. To oczywiście pojawia się pytanie, wracamy do diagnozy 2015 roku, bo to PiS trafnie zdiagnozowało, że to nie pierwszy raz, oczywiście, bo te diagnozy pojawiały się też wcześniej, tak z dużą intensywnością od czasu afery Lewina w 2001 roku, później w 2005 roku w czasie wyborów, no i wróciły w 2015, że mamy dysfunkcyjne państwo. Mamy dysfunkcyjne państwo. Mamy dysfunkcyjne państwo. Mieliśmy dysfunkcyjne państwo w latach 89-2015, ponieważ ta demokracja u nas trochę kulała. Dlaczego? Bo niektórym było wygodnie z tym, co jest. I jak pamiętasz, pierwsze te demonstracje takie w obronie sądów przed reformami PiS-u, to było takie hasło, którego PiS się bardzo kurczowo uczepił i słusznie się uczepił, ponieważ te protesty najczęściej odbywały się pod hasłami, żeby było jak było, żeby nic nie zmieniać, żeby te sądy pozostały jak były, a przecież wszyscy wiedzieliśmy, że sądy w Polsce nie działają dobrze. No i też wtedy wyciągnięto taką wypowiedź jednej z prominentnych pań sędzi, która powiedziała, że sędziowie są absolutnie wyjątkową kastą ludzi. I teraz jeszcze na chwilkę przerwijmy, ponieważ Mariusz Gierszewski ma dla nas najświeższe wiadomości z tej... Jednak ja bym powiedział trochę kastowej rywalizacji, tylko nie wiadomo, kto tak naprawdę jest prawdziwą kastą, a kto kastą chciałby być. Mariusz Gierszewski, znany, lubiany i przywoływany przez wszystkich widzów i słuchaczy podejrzanych polityków. Witam ciebie, Mariusz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiasz z terenu, ponieważ w terenie robisz to, w czym jesteś najlepszy poza muzyką, czyli wyciągasz najświeższe informacje, tym razem informacje z frontu, z linii boju, czyli z prosto z Pałacu Prezydenckiego. Byliśmy bardzo dobrze i szybko poinformowanym medium wczoraj. Chciałbym, żebyś nam trochę o tym opowiedział i chciałbym, żebyś zaczął od kuriozalnej dla mnie historii. Nie wiem, czy wiesz, zwróciłeś uwagę samego Oskara, czyli tego pierwszego młodego hejtera PiSu, który zaatakował cię i powiedział, że to, co prezentujesz, jest absolutnie szczytem naiwności. Tak sobie to będę tłumaczył. Mariusz, tak od początku. Powiedz, jak wczoraj rozwijała się sytuacja, a potem przejdziemy do tego niezwykłego autobusu, który wywołał tyle najpierw kontrowersji, a potem śmiechu. Radku, do końca nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, jak się wczoraj rozwijała sytuacja, bo tylko lekko dotknąłem tego tematu, czyli wypuściłem informację o zatrzymaniu zarówno Kamińskiego, jak i Wąsika. Zdaje się, byliśmy jednym z pierwszych mediów, jeżeli nie pierwszym mediów, które podało tę informację. Natomiast szczerze potem tego, co działo się przed zakładem karnym, nie zakładem karnym, przed aresztem, nie śledziłem do końca. Ale trochę mnie to przerażało. Ja cię zwalniam, drogi przyjacielu, bo to naprawdę miało bardziej jakiś taki, przepraszam, że wchodzę w słowo, skupmy się tylko na tym pałacu, bo do godziny 19 mniej więcej 35 wszystko zmierzało do takiego status quo, a potem okazało się, że nagle zdarzenia zdynamizowały się i dzisiaj Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znajdują się w areszcie, więc powiedzmy o tym, jak to wyglądało przy Pałacu Prezydenckim i skupmy się tylko na tym, bo naprawdę, drodzy Państwo, ja odradzam zagłębianie się w rozmaite protesty przed więzieniem, przed aresztami. No, śmieszne było to, kiedy na Twitterze ktoś napisał, cytując PiS, że teraz będą próbowali dostać się do więzienia, co? Jakby, tak jak nasz tytuł podcastu, jest jednak dość dwuznaczne. Mariusz, Pałac Prezydencki... Okay. Z naszego punktu widzenia wyglądało to tak, że policja nie wejdzie jednak do Pałacu Prezydenckiego,
że ten Rubikon nie zostanie przekroczony. Oczywiście policja ma takie uprawnienia i może, i właśnie to zrobiła. Natomiast raczej zakładaliśmy, że policja do Pałacu Prezydenckiego nie wejdzie, ale nie braliśmy pod uwagę, że wejdzie wtedy, kiedy nie będzie pana prezydenta. Więc jakby czekano, kluczowym momentem był opuszczenie Pałacu Prezydenckiego przez Andrzeja Dudę, co też nastąpiło. I no oczywiście teraz już z perspektywy czasu możemy sobie mówić, no rzeczywiście tak to mogło się zadziać, ale wtedy też jeszcze nie braliśmy pod uwagę jakiejś tu, że dojdzie do współpracy między Służbą Ochrony Państwa. No podlega ministrowi spraw wewnętrznych i administracji siłą rzeczy, prawda? Ale że dojdzie do takiej współpracy, bo to właśnie któryś z funkcjonariuszy, a może kilku funkcjonariuszy, nie wiem, któryś z funkcjonariuszy, ale może zostańmy przy jednej osobie, bo zdaje się, że tak koledzy z mediów relacjonowali, że jeden z funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa przekazał informację właśnie, że prezydent wyjechał z pałacu i przekazał informację, gdzie znajdują się panowie Wąsik i Kamiński, że znajdują się, zdaje się, w gabinecie ministra Mastalerga. I jakby to uruchomiło działania policji, no bo rzeczywiście można to zrozumieć. Wejście policji do Pałacu Prezydenckiego i w sytuacji, gdyby byłby tam gospodarz i pan prezydent, no starałby się zapobiec temu zatrzymaniu, no to rzeczywiście mogłoby rodzić sytuację już nie do odwrócenia, sytuację nie do zobaczenia, jak się mówi. Więc ja To jest zrozumiałe, tak, że tutaj czekano na ten moment. I tutaj oczywiście mamy sytuację, dlaczego pan prezydent wyjechał. No, pan prezydent miał w Belwederze spotkanie z opozycjonistami białoruskimi, więc to było jakby zaplanowane. Poszła informacja, to też się nie ma czemu dziwić, że oczywiście urzędnicy Kancelarii Prezydenta zawiadomili pana prezydenta, czy też jego otoczenie w Belwederze, co dzieje się w pałacu, i pan prezydent postanowił natychmiast wracać, jak rozumiem, z odsieczą, tak? No i tutaj właśnie dochodzimy do tego spisku autobusowego, tak to zostało nazwane w mediach, czyli do autobusu, który zepsuł się przed bramą wyjazdową z Belwederu. Proszę. Mariusz, to powiem Państwu tak tytułem wstępu, chociaż już powoli sytuacja mocno się zrobiła memogenna. Grażyna Ignaczak-Bandych, ważna pani minister z Pałacu Prezydenckiego, najpierw w rozmowie z prawicowymi mediami wyraziła oburzenie, że policja weszła do pałacu bez pokazywania legitymacji, to zapamiętałem, generalnie kwestionując prawo do tego, a później powiedziała, że kiedy prezydent przyjeżdżał, nagle na jego drodze stanął autobus. No i oczywiście potem już podchwycono to w mediach społecznościowych. Rafał Trzaskowski tutaj stał się pewną szarą eminencją w tej sytuacji i no powiedzmy osobą, która zza kulis game changer zrobiła i zapobiegła skutecznej odsieci. Jak to wyglądało naprawdę? Wiesz co, nie powiem, że wyglądało to naprawdę, jak wyglądało naprawdę. Możemy tylko pokazać, do czego żeśmy dotarli i co ujawniliśmy. Tutaj każdy musi sobie wyciągnąć sam wnioski. I tutaj odpowiadam panu Oskarowi Szefarowiczowi, że w tych moich wpisach na Twitterze ja nie przesądzałem, do czego doszło. Ja tylko pokazywałem, do jakich informacji, do jakich faktów ja doszłem. I każdy, jak mówię, każdy sobie niech sam wyciągnie wnioski. Na dzień dzisiejszy nie widzę tutaj, nie mam dowodów na to, że doszło do jakiegoś spisku. Wyglądało to, no może właśnie powiem o szczegółach, jak to wyglądało, ponieważ skąd to jest moja wiedza? Wiedzę czerpię stąd, że dotarłem do raportu MZA z tego wydarzenia, a także widziałem filmy z monitoringu, które pokazują, jak to wyglądało. Więc przechodząc do szczegółów, wyglądało to konkretnie tak, że o 19.05
Na światłach stoją trzy samochody, trzeci na światłach, które są właśnie, ulica Belwederska jest dosyć stroma, podchodzi pod górę i właśnie tuż przed światłami jest wjazd na dziedziniec Belwedere. I tam stały, na ulicy stały trzy samochody na czerwonym świetle. Trzeci był właśnie autobus, linii, zdaje się, numer 180. Wszystkie, zapala się zielone światło, dwa samochody ruszają, autobus stoi. Widać kierowcę, który się stresuje, który próbuje odpalić, to mu się nie udaje i już po kilkunastu sekundach otwiera drzwi, zaczyna wypuszczać pasażerów, sam nerwowo się krząta po kabinie, potem wybiega z tego autobusu i stawia trójkąt, włącza awaryjne, stawia trójkąt i w tym czasie, no, powiedzmy, czy to oczywiście mówimy o jakichś 10 minutach, dokładnie po 6 minutach przed bramą widać, że w bramie pojawia się pierwszy samochód prezydencki, pojawia się funkcjonariusz SOP-u, rozmawia z kierowcą, chodzi po chodniku i wtedy rozpoczyna się akcja wyjeżdżania kolumny prezydenckiej. Wyjeżdżają trzy samochody, wyjeżdżają, myślę, że bez większych problemów, bo jest tam dosyć szeroki chodnik. Omijają ten autobus, wyjeżdża pierwszy samochód, wyjeżdża drugi samochód, który się cofa w dół belwederską, bo to jest samochód, ten trzeci z kolumny, który zabezpiecza z tyłu tę kolumnę i wreszcie wyjeżdża duży, zdaje się, Mercedes, zdaje się, że to jest właśnie Mercedes prezydencki i te trzy samochody odjeżdżają. Cała akcja trwa 2 minuty 8 sekund. Jeżeli dodamy do tego te 6 minut jeszcze, odkąd autobus stał tam, no to powiedzmy mamy 8 minut spóźnienia, tak? Czy te 8 minut tego spóźnienia zaważyłoby na całej akcji? Czy pan prezydent, jeżeli dotarłby 8 minut wcześniej, to zatrzymałby policjantów? No, wątpię w to. Wątpię w to, że te 8 minut zaważyło na całej sytuacji, tak? Teraz przechodząc do tego kierowcy, nie wiem jak się nazywa, zresztą i tak nie mógłbym podać jego danych personalnych, ale kierowca nie zachowuje się jak jakiś rasowy agent, tylko widać, że zachowuje się jak kierowca. Jest zestresowany, biega, próbuje uruchomić ten autobus, otwiera klapę od akumulatorów, grzebie tam, resetuje jakiś system, bo wyłącza się i włącza się światło w autobusie, a przede wszystkim informuje najpierw takie Centrum Zarządzania Kryzysowego MZA, informuje później policjanta, informuje SOP-owca o tym, co się dzieje. No, wydaje mi się, na moje oko, że jest to zachowanie całkowicie normalne w takiej sytuacji. Jemu udaje się po 18 minutach uruchomić ten autobus, uruchomić go. W tym czasie jeszcze wyjeżdża jeszcze jakby końcówka kolumny prezydenckiej, to są dwa busy i dwa radiowozy, więc też nie mają problemu żadnego z przejechaniem tam wzdłuż płotu po chodniku. Autobus rusza po 18 minut. No i teraz nieoficjalnie urzędnicy mówią, że chodziło, że była awaria powietrza w pneumatyce, tak? Tak usłyszałem taki techniczny zwrot. Oczywiście ja się na tym nie znam, można mi każdy taki kit wcisnąć, ale tak przekazuję. Doszło do takiej awarii. Przekazuję, że widziałem film i widziałem dokumentację MZA, która dosłownie co sekundę pokazuje, co się działo i jakie były wykonywane czynności przez kierowcę. I na moje oko wygląda to awarię. Oczywiście, ale, Mariusz, możemy też zakładać, że to był specjalny agent, który od początku, i wszystko było od początku ukartowane. No dobrze, Mariusz, ale to w ogóle jest jakiś... No, mówi się potocznie sen wariata, no bo jeżeli pani minister Ignaczak-Bandych mówi o tym, że zastopowano kolumnę, która po prostu sobie minęła ten autobus, to mamy do czynienia z jakimś chyba mało przekonującą próbą poradzenia sobie z zarzutami, że po prostu prezydent nie przypilnował skutecznie swoich gości. No. Radio, no wiesz, to jest tak.
Oczywiście te samochody mogły wyjechać w 20 sekund, wyjechały 2 minuty. No, bo oczywiście musiały wykręcić, wjechać na ten chodnik i teraz tak, to wszystko zależy od rozmówcy i jego interpretacji tej całej sytuacji. Możemy to interpretować, że to było opóźnienie kluczowe, możemy interpretować, że nie było opóźnienia kluczowego. Ja stoję na stanowisku, że to opóźnienie, tak jak powiedziałem, 6 plus 2 minuty, czyli w sumie 8 minut nie zmieniłoby tej całej sytuacji, gdyby pan prezydent wcześniej dotarł. Równie dobrze mógł natrafić na jakiś zator na Placu Konstytucji, który trzeba by też jakoś wyminąć, włączyć światła ostrzegawcze, ale to też zajmuje parę sekund. Równie dobrze mógł tam stracić paręnaście sekund, minutę, dwie, trzy, no. Prawda? No prawda i wiesz, Mariuszu, no mogła też, przypominam, wybuchnąć na przykład opona, bo też takie były historie z prezydenckimi świtami i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, już myślę, że się rozumiemy co do tego, w jaki sposób można to oceniać. Tutaj trudno mówić o jakimkolwiek skandalu, więc na koniec chciałbym cię prosić tylko, żebyś podsumował trochę to, co no, my chyba za naszego życia nie widzieliśmy. Bo wyciąganie kogokolwiek z pałacu no dzisiaj budzi grozę wśród zwolenników prawicy. Oni dzięki temu mówią o różnych formach wręcz zamachu stanu i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest twoje subiektywne, podkreślmy, zdanie na temat realizacji tej operacji, która w świetle obowiązujących przepisów wydaje się jednak być legalna, ponieważ sąd wydał nakaz doprowadzenia do aresztu. Wcześniej obaj panowie byli skazani prawomocnym wyrokiem. No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby do tej akcji nie doszło, tak? Czyli dzisiaj mamy środę, tak? Dobrze mówię, dzisiaj mamy środę. We wtorek nie dochodzi wieczorem do tej akcji, czyli panowie Wąsik i Kamiński nadal przebywają Pałacu Prezydenckim, który traktują jako, nie wiem, eksterytorialny jakiś wycinek Polski, no nie wiem, no bo jak, no prawda? No, mają zamiar tam mieszkać, nie wychodzić stamtąd, no nie mam pojęcia, prawda? I teraz, a teraz spojrzenie na obecny rząd. A rząd co, toleruje to? No, minister spraw wewnętrznych toleruje to i no spójrzmy na to w ten sposób, no. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no nie było innego wyjścia. Oczywiście nie było innego, ani dobrego, ani złego wyjścia, ale nie było innego wyjścia po prostu z tej sytuacji. I no, wydaje mi się, że tak jak się stało, oczywiście nie jest to nic dobrego. W ogóle moglibyśmy powiedzieć trochę szerzej, że niestety, ale to państwo zostało tak rozmontowane przez 8 lat, że teraz niezależnie czego nie zrobią rządzący, to i tak oni działają w tym rozmontowanym państwie, tak? A więc nie działają prawnie, bo często to prawo jest tak ułomne albo zostało tak naciągnięte, że i oni działają w ten sposób, w tej trochę szarej strefie prawa. Jest to bardzo oczywiście niedobre, ale rozumiem, że nie ma innego wyjścia. No, trzeba podążać tymi ścieżkami, które tutaj zostały pozostawione przez poprzedników, i żeby wyjść na jakąś dopiero ukwiconą łąkę. No, najpierw musimy, że tak powiem, z tego bagniska wyjść. To nie da się nie obłocić sobie butów, prawda? Nie da się. No, musisz jednak. Myślę, że to jest bardzo dobra metafora, Mariusz. Bardzo dobra metafora. Na koniec coś byś chciałem jeszcze dodać? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że no tutaj będziemy teraz obserwować dalej ministra Kierwińskiego, który się okazał, że jednak ma jaja, tak, po prostu, że jednak oczywiście ci, co znają tam za kulisową politykę warszawską, wiedzą, że to jest naprawdę, no powiedziałbym taki trochę warszawski schetyna, taki po prostu. O, warszawski rekin. Schetyna, dobrze to powiedziałeś. Tak, ale tutaj no, nie znaliśmy go jeszcze z działań ogólnopolskich. No widać, że
że ma tutaj naprawdę, że twardy pomysł. Tak, no, myślę, że jeszcze nieraz nas zaskoczy jakimiś takimi konsekwentnymi, twardymi decyzjami. No, będziemy się temu przyglądać. Dziękuję ci, Mariusz, że wyjaśniłeś nam to, bo powiem szczerze, no to była jednak ciekawa historia z autobusem, a potem jak Andrzej Lepper świętej pamięci mówił o talibach w Klewkach, wywołując salwy śmiechu, a potem po latach okazało się, że jednak miał sporo racji w swoich różnych informacjach. Należy wszystko sprawdzać. Dziękuję ci bardzo, Mariusz. Dziękuję bardzo. Powrót do naszego programu. Dzisiaj na krótko, ale wkrótce dużo dłużej, bo kończymy poważne śledztwo związane z polityką, ale nie tą bieżącą. Na pewno trzymajcie nas za słowo, wstrząśniemy wami już niebawem. A my wracamy, Mikołaju, do rozmowy. Mikołaju, chciałem cię spytać, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o dzisiejsze wystąpienie prezydenta, który z jednej strony w zasadzie oburza się na postępowanie policji, apeluje o to, żeby nie wybuchły zamieszki. Ja mam trochę takie wrażenie, że nic na to nie wskazuje, a on jednak uspokaja, ale generalnie nie mówi, że tutaj było złamanie prawa przy wejściu policji do Pałacu Prezydenckiego. Natomiast dużo mówi o tym, co wydarzyło się chwilę wcześniej przed jego konferencją. O 10.30 mamy orzeczenie w Sądzie Najwyższym, do którego pan prezydent referuje, i od tego zacznijmy. Co dzieje się w Sądzie Najwyższym i co najbardziej ogniskuje uwagę prezydenta? Bo to chyba chciałeś nam przekazać, że prezydent tutaj niebezpiecznie nam narusza tę sferę, w której powinna się jednak poruszać, ale być też zamknięta w sferze władzy wykonawczej, a nie sądowniczej. No, dlaczego nazywam Andrzeja Dudę fundatorem tego całego zamieszania, które dzisiaj mamy? Dlatego, że ułaskawiając w 2015 roku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, oni byli skazani w pierwszej instancji, i istniało duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później zostaną skazani również w drugiej instancji. Raczej prędzej niż później, bo fakt, że to się wydarzyło po 8 latach, to jest konsekwencja decyzji Andrzeja Dudy. I tego, że tak sprawa długo trwało. Tak, że sprawa musiała przejść przez Sąd Najwyższy, żeby wrócić do sądu apelacyjnego. I zahaczyć o Trybunał Konstytucyjny, bo no, to też jest. Zostawmy to, ale pokazuje, że zahaczyło o Trybunał kompletnie innym tołem. Tak? To było to klasycznie polityczne, o którym właśnie za chwilę. Więc wiedział o tym, że prędzej czy później będzie sąd drugiej instancji i jest duże prawdopodobieństwo, że w sądzie drugiej instancji Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znowu zostaną skazani już tym razem prawomocnie. I żeby było jasne, Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika nie dlatego, żeby oni nie poszli do więzienia. On ułaskawił ich dlatego, żeby uratować ich kariery polityczne. On uratował ich przed tym, żeby mogli być ministrami w nowym rządzie. Znaczy uratował. On im to zagwarantował, bo gdyby rzeczywiście zostało tak, jak czy zostało, nie, to pewnie za chwilę sobie podyskutujemy. No, ale fakty są takie, że byli tam. Taka była jego intencja. Taka była jego intencja. Jak dzisiaj Andrzej Duda przywołuje, i słusznie przywołuje, chociaż nie czas i miejsce na pewno na to, bo to są nieporównywalne rzeczy, skandaliczne ułaskawienia prezydenckie z historii, nie mówi o nazwiskach, ale no, my pamiętamy. Chodzi o Sobotkę oczywiście, czyli były wiceminister. On mówi wprost, że to byli członkowie grup przestępczych. Tak, oczywiście, Zbigniew Sobotka był skazany, był kolegą Aleksandra Kwaśniewskiego i został skazany przez sąd, i bardzo słusznie, bo był na to twardy dowód, za narażenie na utratę życia policjantów akcji Starachowickiej. Tak? Czyli przeciek. Ostrzegł tak naprawdę przestępców przed tym, że ludzie, którzy do nich idą, są tak naprawdę przebranymi policjantami. Naraził ich na śmierć. Będąc wiceszefem MSWiA, MSW wówczas, co było skandalem absolutnym, i uniewinnienie jego było skandalem, ale Aleksander Kwaśniewski uniewinnił Zbigniewa Sobotkę nie po to, żeby Zbigniew Sobotka został za chwilę ministrem. On uniewinnił go po to, żeby jego kolega nie poszedł do więzienia. I to jest ta zasadnicza różnica. O ile
absolutnie możemy pewnie zrobić program o skandalicznych ułaskawieniach Lecha Wałęsy, skandalicznych ułaskawieniach Aleksandra Kwaśniewskiego, również o innych skandalicznych ułaskawieniach Andrzeja Dudy. Na przykład pedofila. Ale to jest zupełnie inna kategoria. Ułaskawienie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jest ułaskawieniem czysto politycznym. On to zrobił tuż po wyborach, po to, żeby Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik mogli wejść do nowego rządu, czyli zająć stanowiska, na których złamali prawo kilka lat wcześniej, za co sąd ich skazał. I to jest pierwsza rzecz. Dlatego uważam, że Duda jest fundatorem. I jak pamiętacie Andrzej Duda, jak państwo pamiętają, Andrzej Duda powołał się wtedy na takie królewskie prawo łaski. I tu wchodzimy w obszar trójpodziału władzy. Jak rządził w Polsce król, to nie było w Polsce demokracji. Tak gdziekolwiek rządzi król, jeżeli rządzi, bo są królestwa, ale umówmy się, król nie rządzi, tak jest. W Hiszpanii, no król tam nie rządzi, tak, jest tam w Wielkiej Brytanii, no ale król nie rządzi, tak, to są takie pozory władzy. On tam desygnuje premiera, no ale nie ma nic do gadania tak naprawdę, tak, więc nie rządzi. Andrzej tutaj powołując się na królewskie prawo łaski, tak naprawdę doskonale określa jakby swoją rolę. To król stanowił prawo, to król je wykonywał, i król decydował o tym, kto idzie siedzieć, a kto nie idzie. Ale czyli mówisz... cała te trzy władze były w rękach króla. On co najwyżej komuś oddawał część, żeby nie musiał wszystkiego sam robić. Ty Andrzej Duda przeniósł się trochę historycznie z Polski roku po 89. Przeniósł się gdzieś w jakieś wymarzone czasy Jana Pawła Adamowicza, teraz słynnego bohatera z serialu Netflix. Myślę, że Andrzej Duda świetnie by się odnalazł w tamtych tych. Tak jak Jarosław Kaczyński świetnie by się odnalazł na sejmiku, głosując Libeją Veto. Polecam pierwszy odcinek tego doskonałego serialu, tak? To jest pastiszem tak naprawdę na nas wszystkich, trochę na polskie społeczeństwo. My de facto trochę zawsze, polskie społeczeństwo w swojej dużej części gdzieś tam marzy o tych czasach, żebyśmy króla, że jednak ktoś tam nami rządzi, takich tych, no troszkę się do tej demokracji długo przyzwyczajamy, też przez to, że ta demokracja w Polsce była niedojrzała bardzo długo. No, a długo dojrzewa, tak? Nie rozpędzaj się za bardzo, bo jednak ja nie pamiętam, znaczy nawet to o podróży w czasie nie wspomnę, ale no, mówisz, żebyśmy chyba wytłumaczyli, ty mówisz o tym, jak prezydent Andrzej Duda stara się nam przedstawić swoją prerogatywę, ale nie mówiąc oczywiście wprost, że jestem królem i tak dalej. Natomiast konsekwencje tego są bardzo poważne, no bo ułaskawienie przed wyrokiem no, spowodowało chaos, który chyba prezydentowi wydawało się, że jest skończony, a dzisiaj wraca no, nie ze zdwojoną, ale ze dziesięciokrotnioną siłą. Tak, oczywiście, bo prezydentowi się wydawało, że jak on już orzekł, no to już nikt tego nie ruszy. A tymczasem no, znaleźli się jednak ludzie, którzy uznali, że no, na tym sprawa nie może się skończyć, że jednak sprawiedliwość to nie jest prawo i sprawiedliwość i no, raczej staramy się, żeby nie obowiązywała zasada prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, bo to też już czasy słusznie minione. W związku z czym dochodzili tej sprawiedliwości i doszli tej sprawiedliwości. Sąd Najwyższy orzekł, że prawo łaski wydane przez prezydenta w tej sprawie było nieskuteczne, bo nie można uniewinnić osoby, które w świetle polskiego prawa są osobami niewinnymi. Czy uniewinnić, mówię teraz językiem Andrzeja Dudy, ułaskawić, tak? Ułaskawić, to jest ważna Andrzej Duda, różnica, ale Andrzej jemu się Duda, przejęzyczyło. Więc. Andrzej Duda dzisiaj cały czas używał słowa, że on już uniewinnił. Tak? On tak. Kiedyś mówił o tym, że uwolnił wymiar sprawiedliwości od spod ciężaru tej sprawy. Która była polityczna, od początku on tak mówił. No właśnie... Wymiar sprawiedliwości polega na tym, że się go nie uwalnia od takich spraw, że właśnie ciężar tych spraw ląduje na wymiarze sprawiedliwości, bo to nie są sprawy polityczne i dlatego powinno być rozstrzygane w niezależnych sądach. No to poczekaj, to musimy się rozprawić z tym, bo też ja powiem szczerze, wszystko się we mnie gotuje, jak słyszę, że zostali skazani ludzie, którzy naprawdę walczyli z korupcją, potem wracanie do PRL-u i opozycji i tak dalej. No nie, drodzy państwo, tak nie było. Znaczy to jest pospolite przestępstwo, ale też... No nie takie pospolite, bo żeby znaczy, popełnić pospolite, przestępstwa... łatwe do wyciągnięcia, nie chcę w to wchodzić. Ja uważam, żeby popełnić przestępstwa, które popełnili Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, co stwierdziły sądy w Polsce, żeby popełnić takie przestępstwo, należy zajmować najwyższe stanowiska w państwie. Tak, to prawda, oczywiście. Znaczy oni
złamali postanowienia ustawy, którą sami współtworzyli. Ponieważ ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym to była koronna ustawa pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Napisał ją de facto Mariusz Kamiński. Został też pierwszym szefem tego CBA, a Maciej Wąsik jego prawą ręką. I oni w przypadku afery gruntowej złamali wszystkie postanowienia tej ustawy. Dlaczego? Bo im się bardzo spieszyło. Bo to, co wszystko zrobili, te wszystkie podrabianie podpisów, podrabianie dokumentów, to wszystko ustawa dopuszczała. Tylko że ustawa miała pewne procedury tworzenia tego. Nie można było sobie, że usiądzie sobie Mariusz z Maćkiem i mówią, to teraz podobimy pismo Ministerstwa Rolnictwa, a potem podobimy pismo Marszałka Sejmiku, a potem ten. Na to wszystko trzeba było mieć zgodę prokuratora generalnego i sądów. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby kogoś nie poniosło. Bo jeżeli nie ma takich, nie byłoby takich bezpieczników w takiej ustawie, to wtedy szef takiej służby mógłby podobić każdy dokument w każdej sprawie. Mógłby sobie wymyślić, udowodnimy, że Radosław Gruca włączy łapówkę ministrowi sprawiedliwości, tak? I wymyślimy jakąś sprawę, damy mu to jeszcze po cichu do teczki, on zaniesie tą teczkę, wtedy go złapiemy, otwieramy teczkę, a tu pieniądze i chciał dać ministrowi i mamy załatwionych dwóch gości, tak? No właśnie po to, żeby takiej sytuacji nie było, ta ustawa zawierała mnóstwo bezpieczników i Mariusz Kamiński z Maciejem Wąsikiem w interesie czysto politycznym, jak się domyślamy, chociaż nikt w sumie nikogo tutaj za rękę nie złapał, ale no wiemy, jaki był cel. No cui bono, no podstawowa zakłada... Jaki był cel afery gruntowej, no? Przejęcie samoobrony bez Andrzeja Lepera, co zresztą de facto, no stało. Mimo, że ta afera tak wyszła średnio, ale de facto się stała. No wyszła średnio, znaczy panowie, którzy uczestniczyli w tym realnie, czyli między innymi Piotr Eriusz, dzisiaj Piotr Ryba i jeszcze drugi pan, zostali skazani, ale tam nie udało się udowodnić niczego ostatecznie Andrzejowi Lepperowi. Dzisiaj już jest świętej pamięci Andrzejem Lepperem. Natomiast ja chciałem przypomnieć, ja chciałem trochę przeskoczyć już teraz, bo sam powiedziałeś, że złamali ustawę, którą sami zapisali, bo im się śpieszyło. I teraz powiedziałeś, że oni mieli przerwę i wrócili potem do instytucji, w których popełniali przestępstwa, ale tak naprawdę, no drodzy państwo, ja proszę was o komentarze. Czy to nie jest jakby koronny przykład takiej zasady, że jeżeli nie ma kary odpowiednio wcześniej, to przestępca się rozzuchwala, idzie coraz dalej, mając takie poczucie bezkarności? Nie, no oczywiście, no to jest pewnie pytanie z raczej z pogranicza psychologii niż polityki, ale oczywiście, że tak. I oczywiście jest też tak, że wiele grzechów polskiej demokracji po 89 brało się też z tego, z poczucia bezkarności. Jeżeli my często, bo jako dziennikarze opisaliśmy mnóstwo takich historii, ludzi, którzy byli poszkodowani jakąś złą decyzją urzędnika, który nie ponosi na to żadnej odpowiedzialności. Po prostu podpisał coś i komuś coś nie dał, albo komuś coś dał za późno. Dla konkretnego człowieka miało to przełożenie na jego życie, ale urzędnik nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności i rozzuchwalał się w tym. Bo gdyby jeden urzędnik został skazany w Polsce za to, że nie dotrzymał jakiegoś terminu, albo że komuś coś się należało, a on mu tego nie dał. Gdyby jeden został skazany, to każdy kolejny by się zastanowił, może jednak warto do tego przysiąść, może warto respektować wszystkie przepisy ustawy, etc., etc. Niestety polska demokracja lat 89-2023 zasłynęła tym, że nikt, kto popełniał przestępstwa, kto robił coś wbrew człowiekowi, kto naruszał procedury, nie był za to karany. To jest największy problem. Dlaczego my dzisiaj jesteśmy tacy święci oburzeni, nie wszyscy, ale że oto politycy lądują w więzieniu. Przecież nawet wczoraj wicemarszałkini Wielichowskiej się wyrywało, że polityk w więzieniu to jest więzień polityczny. No pani marszałek, przepraszam bardzo, no nie. Skrót myślowy, ale głupio no nie. Wyszło. Głupio wyszło, dlatego że my nie jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni, bo na palcach jednej ręki jesteśmy w stanie policzyć polityków, którzy trafili za kratki, najczęściej za jakieś pospolite przestępstwa, a nie za to, że coś zrobili nie tak, nie przestrzegając jakichś procedur, przepisów i tak dalej. Dlatego się jesteśmy tym zdziwieni. Ale to ja jedną rzecz, która nie jest wcale dygresją, tylko odnosząc się do tych więźniów politycznych. Drodzy państwo, no mnie bardzo boli nazywanie jednak polityków określonych i stwierdzonych przez sądy przestępstwach popełnionych więźniami politycznymi, bo ja mam w pamięci cały czas Bartosza Wielińskiego, który na scenie przypominał ze łzami w oczach o Andrzeju Poczobucie,
który jest osadzony w białoruskim więzieniu. Grozi mu realnie śmierć. Nie ma z nim przez dłuższy czas kontaktu. I to jest więzień polityczny, drodzy państwo. I Nelson Mandela był więźniem politycznym i wielu, wielu innych. Wielu więźniów dzisiaj, znaczy mnie najbardziej boli jednak sytuacja, w której politycy PiS w imię swojego interesu partyjnego, bo to jest interes partyjny, czysto partyjny, porównują dzisiaj Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więźniów sprzed 89 roku, więźniów stanu wojennego i tak dalej. Znaczy to jest skandal. To jest skandal, dlatego że tamci ludzie lądowali w więzieniu dlatego, że walczyli o wolną Polskę. A ci ludzie wylądowali w więzieniu, dlatego że nie respektują sądu, wyroku sądu w wolnej Polsce. To jest zasadnicza różnica. I teraz, dlaczego ja nazywam Andrzeja Dudę znowu co tego fundatorem tej całej sprawy? Dlatego, że Andrzej Duda świetnie wiedział, że bez gruntownej zmiany, nazwijmy to na razie na użytek dyskusji, gruntowną zmianą w sądach, to jego decyzje niektóre, prędzej czy później, zostaną podważone. Bo prezydent w Polsce nie jest królem i nie jest Bogiem. I jego decyzje też podlegają ocenie Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Mikołaj, no nie siedzimy w głowie. W głowie prezydenta, ale ty mówisz, że on świetnie wiedział. No to naraża się na co? I po co mu takie walczenie o kwestie między innymi mianowania neosędziów, bo to też jest istotne, tych sędziów pochodzących z neo-KRS-u i jednocześnie akt łaski. To się ze sobą wiąże. To się ze sobą wiąże w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, przejmując władzę, czyli mając jednocześnie prezydenta i większość parlamentarną, zrozumiało, że to jest właśnie ten moment, w którym można wreszcie doprowadzić do wymiany elit. To było największe marzenie Jarosława Kaczyńskiego zawsze. On zawsze był w elicie politycznej. Znaczy to Jarosław Kaczyński nie urodził się nagle w 2015 roku. Ale nie był w salonie mitycznym. Nie był w salonie, bo trochę nikt go do niego nie zapraszał, trochę nie chciał. Lech Kaczyński już trochę inaczej, on jednak był w tym salonie, bywał, aczkolwiek z różnych powodów, między innymi też powodu brata, to ten salon mu nie odpowiadał. Ja znam politycznie Lecha Kaczyńskiego od 2000 roku, poznałem go kiedy, nawet wcześniej, ale generalnie to był człowiek, który słusznie diagnozował problemy tej polskiej demokracji lat 89-2000. Na przykład fatalna polityka karna, która pozwalała na bezkarność tak naprawdę bandytów, tak? I kiedy on został ministrem sprawiedliwości, no, jego wiceministrami byli Zbigniew Ziobro, Zbigniew Wasserman. To byli politycy, którzy wiedzieli, że polityka karna w Polsce kuleje, ale właśnie, i to jest, wracamy do trójpodziału władzy. To nie jest tak, że politycy nie mają wpływu na sądy. Oczywiście, że mają. W jakim zakresie? Mogą kształtować politykę karną. Czyli dzisiaj mogą w naszym państwie karać na przykład kobiety, które robią aborcję? Mówimy przykładowo oczywiście. A nie chcemy karać mężczyzn, którzy wymierzają klapsy. To tak oczywiście ekstremalnie, ale to jest wszystko kwestia do pewnej umowy społecznej. Ale tu mamy taką sytuację, chociażby pamiętamy pewnie, bo to całkiem świeża sprawa, chociaż jeszcze sprzed wyborów, więc może już się trochę zatarła. Sprawa Mariki. Tak. Marika, dziewczyna, która wyrwała. Biedna dziewczynka poszarpała. Skazana za to, że wyrwała tęczową torebkę. Nie, no nie biedna. No. Dziewczyna, która z nadziolami sobie zrobiła zdjęcia i tak dalej. Nie, no wiedzmy. Cytuję pokład ówczesnego pokładu generalnego. A ja cytuję tą drugą stronę. I pokładu generalny Zbigniew Ziobro był orędownikiem wprowadzenia takiego zapisu w kodeksie karnym, który dolną granicę za rozbój wprowadził na wysokości 3 lat pozbawienia wolności. I czyn pani Majki, no sąd nie mógł określić inaczej niż rozbój. W związku z czym musiał jej dać 3 lata pozbawienia wolności. Po czym wychodzi ten sam Zbigniew Ziobro i mówi, że to jest skandal. Ale on właśnie przez zmianę kodeksu karnego wpłynął na sąd. I pamiętam takie dyskusje jeszcze z którejś reformy kodeksu karnego, w tej dyskusja o możliwym wpływie polityków na sąd była taka, że za jakieś ciężkie przestępstwo, nie pamiętam już jakie, były wymierzone widełki bardzo zawężone. Tam było chyba między 10 a 25 lat pozbawienia wolności.
I wtedy była dyskusja wśród karnistów, że trochę się politycy zagalopowali, bo ograniczyli sądowi możliwość takiego trochę łagodniejszego spojrzenia na pewną sprawę, jeżeli prokurator i sąd nie mają wątpliwości, że właśnie pod to przestępstwo podpada dany czyn. Bo czy 10, czy 25 lat pozbawienia wolności, mówmy się, no to jest bardzo niewielka różnica. Czy się siedzi 10, czy 25 lat, to myślę, że to już jest niewielka różnica. Tutaj mógłbym dyskutować, ale pewnie ale niektórzy tak myślą. Biorąc pod uwagę też pewne zmiany, które zachodzą, szczególnie jak mówimy na przykład o młodym człowieku, który jest skazany, to jednak jest zasadnicza różnica. Wtedy dyskutowaliśmy o takiej ingerencji. Czy to nie jest nadmierna ingerencja w sąd? A co nastąpiło po 2015 roku? A po 2015 roku Jarosław Kaczyński uznał, że teraz ma idealny moment na to, żeby nie bawić się w ingerencję, że tam nakażemy sędziom wybijanie między tą czy tamtą karą. My możemy stworzyć własną generację własnych sędziów. Czy pozbędziemy się tych wszystkich sędziów, albo nie pozbędziemy się ich. Częściej się pozbędziemy, bo podwyższymy wiek emerytalny, obniżymy wiek emerytalny, więc część sędziów automatycznie wypadnie z zawodu, no bo już no, niestety nie będą mogli orzekać, bo w wieku 70 kilku lat można być politykiem, ale nie można być sędzią. Oprócz tego zrobimy jeszcze tak, że będziemy mieli swoich sędziów. I tak powstała neo-KRS tak naprawdę. Neo-KRS, jak pamiętasz, były takie argumenty, że przecież w Niemczech też politycy wpływają na to, jakich sędziów wybieramy. Oczywiście, że tak. Tylko, że tam to już jest zwyczaj. I ten zwyczaj się sprawdził. Nikt dzisiaj w Niemczech nie podnosi głosu. Chyba nawet AfD tego nie podnosi, bo ona raczej się koncentruje na sprawach unijnych, imigracyjnych. Że politycy w Niemczech mają wpływ na to, kto jest sędzią. Bo kosztem tego, że oni wybierają, jest to, że już oddali sędziom kwestię ustawiania sobie stylu pracy. A u nas największy problem jest taki, że u nas sądy przez lata pracują wyjątkowo leniwie. Idziesz do sądu, ja nawet rozmawiałem z jedną z organizacji konsumenckich, gdzie pracownica tej organizacji wyznała mi, że ona ma duży problem z tym, że jak ktoś do niej przychodzi po poradę, to ona powinna mu powiedzieć, że powinien z tym pójść do sądu. I ma tak naprawdę problem ze swoim sumieniem, ponieważ wie, że wysłanie kogoś do sądu w Polsce, to tak naprawdę powiedzieć mu, że pisał na Berdyczów. To nie ma kompletnie żadnego sensu, bo zanim ta sprawa się rozstrzygnie, on wyda mnóstwo pieniędzy na to, a i tak bez gwarancji, że sąd jakkolwiek w tej sprawie orzeknie. To jest problem polskich sądów od lat i Prawo i Sprawiedliwość tego nie zmieniło. Opóźnienia w polskich sądach są jeszcze większe niż były, a do tego doszedł nam kolejny problem tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podważa status sędziów wybranych przez neo-KRS. Czyli mówisz wprost, że to nie jest sędzia w ogóle. W związku z czym mamy sytuacje, w których są wyroki sądu, które są poddawane w wątpliwość przez to, że w składzie orzekającym znajdował się ktoś wybrany przez neo-KRS i powołany przez prezydenta. Tak? Więc mamy jeszcze większy bałagan niż mieliśmy. I wszystko się wzięło od tego, że został zaburzony trójpodział władzy. Ale tak naprawdę fundatorem tej sytuacji, mimo że jej pomysłodawcą był Jarosław Kaczyński, to fundatorem był Andrzej Duda. To była też jedyna osoba w Polsce w latach 2015-2023, która mogła tego nie zrobić. Mogła to powstrzymać, bo to prezydent podpisuje ustawy. Owszem, były słynne weta prezydenta, ale kolejne ustawy, które zostały przyjęte, niewiele się od tego różniły, bo Andrzej Duda wciąż jest taką, jak go nazywam, trochę postacią tragiczną polskiej polityki, bo on w pewnym sensie bardzo chce być samodzielny, ale po pierwsze nigdy samodzielny nie był, a po drugie nie potrafi się, no tak jak król, trochę powstało wiele filmów i książek o takiej samotności władcy. Bardzo fajnie to też pokazuje na przykład serial The Crown, który pokazuje królową Elżbietę. To która ma niewielką władzę, ale jednak pokazuje tą samotność królowej, że w pewnych sytuacjach ona jest sama. Nieważne, że ma rodzinę, że ma dwór, że ma doradców, musi podjąć decyzję sama. I no, mam wrażenie, że Andrzej Duda strasznie się tego samotności bał i w sytuacjach już naprawdę takich ekstremalnych jednak zawsze ciągnęło go w stronę
partii w stronę tego, że to jednak mimo wszystko no, wyszedł z tej partii, wyszedł z tego środowiska i to nie jest kwestia poglądów. Uważam, że się trochę narażasz jednak tym wszystkim, którzy nawet mówią o Dudzie Dudopis i tak dalej, ale chciałem jeszcze, żebyś... jeżeli nawiązać do Dudopisa, uważam, że to jest skandal nazywanie prezydenta w ten sposób, bo prezydent ma bardzo dużo wad. Wielu prezydentów miało różne wady. Największą wadą wszystkich prezydentów, nie mówię tylko o prezydentach Polski, tylko w ogóle, o ludziach sprawujących władzę, jest moment, w którym się zaczynasz ujednolicać ze stanowiskiem, które zajmujesz. I to jest, umówmy się, nie tylko wada prezydentów, ale u prezydentów to niestety ma wpływ na życie nas wszystkich. To się zdarza też wśród dziennikarzy. Ostatnio mieliśmy taką historię naszego kolegi, bardzo znanego dziennikarza, którego największym grzechem tak naprawdę, poza grzechem próżności, który dotyka przedstawicieli mediów również, tak jak wszystkich tych, którzy bywają na świeczniku, to było właśnie to uosobienie się z postacią, z pracą, którą wykonuje. Czyli on stał się tak naprawdę człowiekiem od osądzania, co jest dobre, a co jest złe. I prezydent też w pewnym momencie, jak za bardzo uwierzy, że jest prezydentem, a nie zajmuje urząd prezydenta, czyli przestaje oddzielać siebie prywatnego od siebie zajmującego stanowisko, no to potem mamy takie trudne sytuacje. No. I twój przykład z królem tutaj ma zastosowanie, bo jednak większości królów nie można było sobie tak po prostu odwołać. Ale chciałem cię poprosić, żebyś skonfrontował się z takim myśleniem, które do mnie często dociera, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale po pierwsze odpisuję na komentarze, które piszecie w trakcie oglądania naszych programów, ale też odczytuję wiele waszych wiadomości. Chciałem jedną z nich odczytać, żeby państwo mieli wgląd trochę w duszę ludzi, którzy jednak wierzą w narrację PiSu i Andrzeja Dudy, co do której ja osobiście mam bardzo dużo zastrzeżeń. Więc Radku, zapewne pamiętasz, jak PiS doszedł do władzy w 2005 roku, to każda reforma była rozwalana przez Trybunał Konstytucyjny. Bo w Polsce rządzi Trybunał i Sąd Najwyższy, a nie Sejm i Senat. Te sądy były obstawione przez SLD wcześniej, przez zło w czystej postaci, przez służby i tak dalej. 8 lat temu dorwał się do władzy PiS i zaczął zmieniać sądy, bo dalej by nic nie zrobił ze swoich założeń. Prawnicy nie bronią praworządności. Błagam, przestań tak myśleć. Oni bronią swojej władzy i przywilejów. Korzystają na tym, że nowi młodzi są mało doświadczeni w krętactwach i popierają starych, cynicznych prawników. Jak do tego byś podszedł? Bo jest to jednak przefiltrowana przez różne doświadczenia, ale jednak często powtarzana narracja. Trochę o tym mówiliśmy. Znaczy, jedno nie wyklucza drugiego. Polityk musi się trzymać w swoich ramach i to, że został wybrany w wyborach, to, że ma większość 231 posłów za sobą, to, że ma swojego prezydenta, to dalej nie zwalnia go z utrzymywania się w tych ramach. No i zasadą trójpodziału władzy jest to, że jak uchwalamy jakąś ustawę, to tak, Trybunał Konstytucyjny może ją zczekować, tak? Czy w Trybunale Konstytucyjnym była nadreprezentacja prawników, którzy mieli gdzieś tam lewicowe konotacje? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to wynikało z lat rządów SLD w Polsce i tak to było, że mimo, że ta kadencja sędziów Trybunału nie pokrywa się z kadencją sejmową, no to akurat tak wypadało, że większość tych sędziów miała swoje określone poglądy, bo sędzia może mieć swoje poglądy. Nie powinien ich reprezentować, ale manifestować, ale poglądów partyjnych, a nie politycznych. Mnie zawsze wkurza, że ktoś mówi, to jest upolitycznione, wszystko jest upolitycznione. Tak jest. Problemem jest upartyjnienie, a nie upolitycznienie. No to teraz jeszcze na koniec chciałem, żebyś powiedział mi z dwóch perspektyw, bo przecież Public Affairs to też umiejętność analizowania bieżącej sytuacji różnych podmiotów w politycznej grze, gospodarce i tak dalej.
bardzo skrytykowałeś prezydenta. Czy on miał jakiekolwiek inne wyjście? Bo Mariusz, mówiąc o tym, co się stało w Pałacu Prezydenckim, Mariusz Gierszewski mówił, że on przy wszystkich zastrzeżeniach rozumie ministra spraw wewnętrznych, który musi realizować swoje prerogatywy i obowiązki, a takim obowiązkiem jest to, żeby policja realizowała wytyczne sądów i on po prostu nie mógł inaczej. A czy prezydent Andrzej Duda mógł inaczej? No oczywiście, że mógł. To dlaczego tak nie robi w takim razie? Mógł i nie mógł. Bo właśnie rozmawialiśmy o tym parę tygodni temu i mówiłeś o tym, że w sumie to prezydent to zrobi, to co nie, czego by nie zrobił, to zawsze będzie źle. Wracam tu do tego, że dla mnie Andrzej Duda jest postacią tragiczną polskiej polityki, ale w takim rozumieniu antycznym. Jak przypomnijmy sobie czasy szkolne, ulubiona lektura to Antygona, wszyscy pamiętają. Postać tragiczna to była taka postać, która w sumie co nie zrobi, to będzie źle. I Andrzej Duda w sumie taką postacią jest, bo tak, został prezydentem w dość młodym wieku. Wiadomo, że byli prezydenci, jak popatrzymy na historię, no mają ciężko po zakończeniu prezydentury, no bo już sięgnęli pewnego Olimpu, no i zejście gdziekolwiek niżej, no jakoś żaden były prezydent nie został później europosłem, posłem, ministrem, nawet premierem nie został, chociaż były takie plany, pamiętasz, wobec Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście. No jednak mimo wszystko to jest coś niżej. Więc Aleksander Kwaśniewski po 10 latach, jako dość młody człowiek, skończył 10 lat prezydentury, w szczycie tak naprawdę poparcia, bo on jakby to poparcie sobie potrafił budować, ale też czym się różnił Andrzej Duda od Aleksandra Kwaśniewskiego? Aleksander Kwaśniewski nie miał nad sobą w partii nikogo. On mógł mieć szorstką przyjaźń z Leszkiem Millerem, który był szefem SLD, ale jednak Aleksander Kwaśniewski to była taka półka albo równa, albo wyższa, tak? Andrzej Duda taki nie był. I Andrzej Duda tak naprawdę to, czy w 2020 roku będzie startował na prezydenta, czy nie, to nie była w sumie jego decyzja. To była decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Tego nam dzisiaj chyba Jarosław Gowin wczoraj nie opowiedział przed komisją, a szkoda, bo to tak wielu rzeczy nie opowiedział. Rozczarowujące bardzo te zeznanie, myślę, sprawa Wąsika i Kamińskiego trochę przykryła fiasko startu seansu komisji śledczych. Może dzięki temu będzie szansa na drugie pierwsze wrażenie, bo na razie to pierwsze wrażenie jest takie, że gwiazdą tej komisji jest Przemysław Czarnek, a chyba nie o to chodziło koalicji 15 października, tworząc tą i inne komisje śledcze. I to absolutnie, ale panie też dają nadzieję. To chyba tylko tylko taka dygresja. No więc przez te pierwsze 5 lat prezydent Andrzej Duda trochę musiał się postarać, żeby za 5 lat mógł być znowu prezydentem. No bo już po tych 5 latach byłby byłym prezydentem. Jeżeli by go nie wystawili, no to byłby przeganym politykiem w wieku niespełna 50 lat. No, co by zrobił? Co poprosiłby Jarosława Kaczyńskiego? No nie wystawiliśmy na prezydenta, ale może wystaw mnie na europosła. Nie wiem, wróciłby do jakiejś kancelarii. Znaczy to była sytuacja bardzo, bardzo trudna, więc on w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego ograniczenia. I jak pamiętasz, na początku były takie dywagacje, że może Andrzej Duda się postawi, czasami się stawiał. No weta do ustaw sądowych były uznane, że o kurczę, postawił się i teraz będzie ten, ale to były takie wzloty na chwilę, bo za chwilę dopadała go taka rzeczywistość. Z jednej strony samotność, z drugiej strony środowisko, które mówi, no Andrzej, przecież nie będziesz nam tutaj sypał piasku w tyły. Mamy szansę zmienić Polskę, mamy szansę zmienić elity. No jesteś z nami, czy jesteś przeciwko nam? Przecież ta narracja powtarza się i teraz. Ale ty mówisz, że on wzlatywał, a potem upadał jeszcze niżej. Bo ja wszystkim państwu chcę zwrócić uwagę, że jednak te wszystkie momenty wzmożenia, że tak powiem, suwerenności prezydenckiej względem Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on potrafił zachować się trochę inaczej i zagryźć zęby, albo nawet
inaczej. Nawet potrafił się zachować tak jak Jarosław Kaczyński i stanąć naprzeciw frontalnej krytyce, jak było na przykład z Lex Tusk, czyli z tą komisją, która miała... To jest w ogóle też przykład, o którym mówiłeś jako to takim pomieszaniu kwestia. Prerogatyw, zaraz o tym powiemy. No ale to wtedy on podpisał tą ustawę Lex Tusk i co? I był pewny, że trzeba, że przecież jesteśmy w takiej sytuacji, ruskie wpływy i tak dalej, i tak dalej. Problem był olbrzymi z tą ustawą. Tak olbrzymi, że za oceanem nawet echa jej się podniosły. Echa oburzenia, które w Polsce wybuchło od razu. I wtedy ogonek pod siebie, czekamy. Dwa dni później wychodzimy i niby mówimy to samo, ale potem mówimy, no to ja taką właśnie autopoprawkę, ja to tak oczywiście żartuję, no inicjatywa ustawodawcza i on będzie tutaj zmieniał tą ustawę. W zasadzie można powiedzieć, że jednym ruchem wybijał zęby kompletnie tej ustawie. Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że tutaj mamy też taką samą sytuację z ułaskawieniem. To znaczy ja nie wyobrażam sobie i też nie wyobrażają sobie moi rozmówcy w Sejmie, że Andrzej Duda nie ułaskawi teraz znowu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I zresztą po tych sygnałach, które płyną z pałacu o tym, że on nie ułaskawi po raz drugi, tylko tak jakby osobno ułaskawi, no wskazują na to, że taka miękiszonowatość może się do Pałacu Prezydenckiego wkraść. No ja myślę, że to jest bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ jeżeli traktujemy ułaskawienie prezydenta jako prerogatywę, to również jedną z prerogatyw prezydenta jest mianowanie sędziów. Więc jeżeli nagle uznajemy, że jest jakąś prerogatywę już wykorzystano, Andrzej Duda uważa, że wykorzystał ją skutecznie, musimy poprawić, to być może za chwilę pojawi się pomysł, że w takim razie Andrzej Duda może też poprawić swoje prerogatywy w postaci sędziów. Czyli na przykład oni przejdą jakiś proces weryfikacji, wszyscy ci neosędziowie i on ich powoła na sędziów jeszcze raz, albo niektórych nie powoła. Myślę, że tego Andrzej Duda się bardzo obawia. I no, zgadzam się, że presja będzie duża. Czy każdy kolejny dzień Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w więzieniu, to będzie duża presja taka nieoficjalna na Andrzeja Dudę, bo nie sądzę, żeby ona była wyrażana przez obóz PiS-u w jakikolwiek sposób publicznie. No Andrzej, zrób coś. No zrób coś. Znaczy chcesz, żeby koledzy siedzieli w więzieniu? Nie koledzy, no, tylko więźniowie polityczni. On to rozwinął, mówił też o tym, że to są postaci krystaliczne. Dlatego ja mówię, że to nie będą oficjalne apele w żaden sposób. A nieoficjalnie to oficjalnie oczywiście jest tak, że no wręcz nawet można by z dzisiejszych wypowiedzi polityków stwierdzić, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wręcz marzyli o tym, żeby trafić do więzienia, bo dzięki temu całemu światu mogą pokazać dyktaturę Donalda Tuska, która rządzi w Polsce. A czy to jest dyktatura, czy nie? No, nie, szef MSWiA za pomocą służb do tego stworzonych i umocowanych ustawowo wykonał wyrok sądu, a wyrok sądu jest zaostrzony przez niedawną całkiem zmianę, którą Michał Woś, który wczoraj w nocy stał pod aresztem na Olszynce Grochowskiej i domagał się, żeby go wpuścić do środka. By the way, no, to miałem taką to, że jak stoją... Że teraz wejdziemy do więzienia. Że jak stoją posłowie PiS i domagają się, żeby ich wpuścić do aresztu, no to pewnie są tacy, którzy by chętnie ich wpuścili. Ale to taka chcemy tego... dostać się do więzienia. To, no, to tylko taka anegdota. Ale stał tam Michał Woś, który jako wiceminister sprawiedliwości szeroko reklamował, jak to fantastyczny przepis został przyjęty. Że wreszcie ci, którzy są skazani, nie będą uciekać przed więzieniem. Bo do tej pory była taka sytuacja, że ktoś był prawomocnie skazany i mu się doręczało pocztą nakaz stawienia w jednostce penitencjarnej, on mógł nie odbierać, czasami nie odbierał. I była taka sytuacja, gdzie ludzie naprawdę skazani za poważne przestępstwa chodzili wolno albo unikali nie odbierając na przykład pism, unikali stawienia się w więzieniu. Więc po to został zmieniony ten przepis, z którego teraz musiał skorzystać sąd, musiał skorzystać również prokurator generalny, musiał skorzystać szef MSWiA i musiała skorzystać policja, bo takie jest prawo. To prawo stworzyli koledzy z koalicji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No de facto to im powinni podziękować za to, że wczoraj mieliśmy takie sytuacje, a nie inne. A czy jeżeli w tytule naszego podcastu napiszemy
metaforycznie oczywiście, że prezydent Andrzej Duda razem z kolegami z PiS-u ukręcili sznur na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to będziemy bardzo poza prawdą, czy... Uważam, że tak, bo uważam, że to Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ukręcili na siebie sznur. To oni w 2009 roku, kreując aferę gruntową... Może nie sznur, tylko bat. O, tak na wszelki wypadek. Kreując aferę gruntową, ukręcili na siebie... Nie, ukręcili tak naprawdę sznur, na którym, można powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię wyroku sądu, no sąd ich powiesił, tak? Na dwa lata do więzienia i 12 lat pozbawienia prawa zajmowania stanowisk publicznych, tym stanowisk ministerialnych. Ale nawiązać do tego jeszcze, jak to czytając komentarz o tym, że przecież wiadomo, trybunał był i tak dalej. Tak, samo wygranie wyborów nie daje żadnej opcji, która obejmuje władzę, prawa do robienia rewolucji w państwie demokratycznym. Państwo demokratyczne zmienia się ewolucyjnie. Można oczywiście zrobić rewolucyjną ustawę i na przykład taką ustawą, uważam, byłoby na przykład zmuszenie sądów powszechnych do działania na przykład w stylu amerykańskim. Ja jestem absolutnym fanem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Uwielbiam trochę oczywiście podkręcane i czasami historyczne książki Roberta Grishama, ale tam na przykład jest tak, że jeżeli prokurator w jakimś określonym czasie nie zbierze dowodów, to sorry. Nie ma tematu. Bo to automatycznie sąd wywiera presję na organach ścigania, żeby działały szybko i niezwłocznie. Nie, że tam pójdę sobie na kawę, a za 3 miesiące się tą sprawą zajmę. Nie. Bo jeśli nie zbierzesz dowodów w ciągu pierwszych kilku dni po popełnieniu przestępstwa, to już nigdy ich nie zbierzesz. Zbierasz, idziesz do sądu, sąd szybko orzeka i przez tą nieuchronność kary wymiar sprawiedliwości jest tam skuteczny. W Polsce my uwierzyliśmy w to, że wysokość kary będzie odstraszać od popełniania przestępstw, tylko że z czasem zobaczyliśmy, mimo tej zmiany, że dalej sprawiedliwość jest nierychliwa. Właśnie te procesy trwają bardzo długo. Za pomocą kruczków prawnych ludzie, im większe przestępstwa, tym bardziej potrafią obchodzić wymiar sprawiedliwości, unikać odpowiedzialności. Najbardziej dotknięty jest ten zwykły człowiek, co to, nie wiem, abonamentu radiowo-telewizyjnego nie zapłacił, ale... Albo ukradł batonik w sklepie. To jest problem wymiaru sprawiedliwości. Czy politycy mogą to zmienić szybko? Tak, oczywiście. To czemu nie Czy zmienię? Sędziowie by zgrzytali zębami? Tak, oczywiście. Ale to byłoby zgodne z prawem i duchem demokracji, ponieważ władza wykonawcza, ustawodawcza, stworzyłaby coś, co zmusiłoby władzę sądowniczą do lepszego respektowania poczucia sprawiedliwości w Polsce, a władza wykonawcza zmusiłaby z drugiej strony tą władzę sądowniczą tylko, żeby realizowała to, co władza ustawodawcza stworzyła. I na tym właśnie polega tu i podział władzy. A rząd PiS-u, partia PiS dochodząc do władzy, uznała, że tak naprawdę trochę właśnie jak Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik. Co z tego, że mamy ustawę o CBA, gdzie wszystko to możemy zrobić, ale to wszystko trwa. To wszystko trwa. A my nie mamy czasu. Bo Andrzej Leper jutro musi przestać być wicepremierem, a my pojutrze musimy mieć większość rządową. A jak nie, to robimy wybory. No. Co nagle to podjadę? I to są sytuacje, które sprawiają, że państwo demokratyczne idzie sobie do kącika, tak? No to... I wygrywa rewolucja robiona tak naprawdę pod auspicjami demokracji, ale z demokracją ma niewiele wspólnego. Właśnie dlatego, że demokracja jest skuteczna tylko wtedy, kiedy te wszystkie władze się nawzajem kontrolują. A PiS wyłączył te bezpieczniki. I dzisiaj to, co dzisiaj mamy w polskim państwie, to nie są dwa państwa. To mamy te równoległe rzeczywistości, bo jedni uważają, że te bezpieczniki są wyłączone wszystko powinno iść wzdłuż naszej linii, a druga strona mówi, nie, bo już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, to nie jest sąd. To nie jest sędzia. To nie jest KRS. To nie jest Trybunał Konstytucyjny. No i teraz
Pytanie jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. Po pierwsze, jak sobie z tym poradzić? Po drugie, jak opowiedzieć tą historię, żeby zwykły człowiek w Polsce dowiedział się, że żyje w normalnym państwie? Bo dzisiaj ma wrażenie, że żyje w jakimś państwie, gdzie może istnieją dwa rządy, może jest wszystko niejasne. Nie, to wszystko jest jasne. Ale trudne. Ale trudne, bo cały czas operujemy gdzieś jakimiś figurami prawnymi, które są często niezrozumiałe dla zwykłego człowieka. Jak zwykłe wygaszanie mandatów. No, to nie marszałek Sejmu wygasił mandaty Mariusza Kamińskiego. Ale sam marszałek Sejmu wychodzi i mówi, że nie podjął się decyzji o wygaszaniu mandatów. On nie podejmuje decyzji o wygaszaniu mandatów. Błędy polityczne, komunikacyjne. Błędy komunikacji. No wszystko zaczyna się, Boże, związki, małżeństwa się rozpadają przez błędy w komunikacji. Albo w firmach nie dowozi się projektów, bo doszło do jakichś błędów komunikacji. Ktoś komuś coś źle przekazał, ktoś coś źle zrozumiał, niedopowiedział i tak dalej. No nie inaczej jest w państwie. I duża odpowiedzialność polityków dzisiaj jest taka, żeby wypracować skuteczny przekaz komunikacyjny do zwykłych ludzi. Uspokoić ich. No, ale nie uspokoić się, jak Andrzej Dudek, który wychodzi i nagle mówi, jest prawo robienia demonstracji. Ale ktoś zniósł to prawo? No. O co chodzi? Apeluje, żeby spokojnie demonstrować. Tak jakby wiedział, że w czwartek podczas protestu są jakieś inne plany. Tak. No tak, tak. I można było mieć i mógł powiedzieć, ja apelowałem? No, trochę to jest ten. Znaczy... No sam sobie trochę kłody podkłada. No na ten moment, Mikołaju, drogi, musimy niestety kończyć, a zostaniemy z tym pytaniem, jak to posprzątać, bo nie mamy na to wpływu. Dzisiaj to jest w rękach rządzących. Nie da się tego posprzątać szybko, na pewno, ale do tego potrzeba bardzo dużej konsekwencji. No i właśnie. I tłumaczenia wszystkiego ludziom, co jest zgodne z prawem, a co nie. Mariusz Gierszewski, kończąc swoją wypowiedź, mówił, że tak jest wszystko rozregulowane i zabagnione, że trzeba się po prostu pobrudzić, bo nie ma innej możliwości. Ty mówisz, że trzeba konsekwencji i komunikacji. To na koniec, gdzie tutaj konsekwencja będzie mogła być źródłem sukcesu opozycji? Bo wcześniej to, no cóż, dwa dni temu mieliśmy, nie, dzień temu, we wtorek mieliśmy opóźnienie Sejmu, żeby nie nastrojów nie nakręcać. To był krok wstecz. Wielu dziennikarzy i dziennikarek współczuło Szymonowi Hołowni. To był właśnie błąd komunikacyjny, czy to może jednak czasami lepiej się nie śpieszyć, tak jak kiedyś się śpieszyli Kamiński i Wąsik? No trochę inna miara, że tak powiem, no tego pośpiechu. No tak, największym błędem w komunikacji jest to, jak się ma nieprzygotowany komunikat i się z nim wychodzi. Tylko po to, żeby jak najszybciej zaspokoić prawo do informacji. No i marszałka Hołownia czasami ponosi jednak to, że skoro ma talent do wystąpień publicznych, to może się mniej przygotować. No to jest takie dosyć typowe dla ludzi, którzy dobrze wypadają przed kamerami, że jak się nie muszę przygotować specjalnie, sobie napisać i tak dalej, no bo przecież wiem, co mam powiedzieć, a czasami jedno słowo zmienia kompletnie przekaz albo sprawia, że kolejny przekaz jest niezrozumiały. Więc no myślę, że tutaj marszałek Hołownia powinien czasami trochę bardziej przetrzymać dziennikarzy. Może nawet im się narazić. Nie da się zajmować wysokich stanowisk w państwie, nie narażając się mediom. Im szybciej marszałek Hołownia to zrozumie, chyba tym lepiej dla niego, bo inaczej rozczarowanie może przyjść brutalne. A to, że przyjdzie prędzej czy później, no to z doświadczenia wiemy. No. Znaczy media cię lubią, ale w pewnym momencie był taki premier, tak, którego bardzo wszyscy kochali, a później strasznie płakał, że media mu wchodzą do życia prywatnego, tak? To już mniejsza tutaj o nazwiska. Więc no, jasna komunikacja, znaczy generalnie konsekwencja, tłumaczenie rzeczywistości, a nie
a nie opowiadanie jej w trakcie, jak ona się dzieje, jest dosyć kluczowa tutaj, równie ważna jak konsekwencja w działaniu. W sprawie akurat wygaszania mandatu, to czy Mariusz Kamiński, czy Maciej Wąsik są posłami, czy nie są, marszałkowi Hołowni dużo tutaj zabrakło. Na końcu można powiedzieć w sumie, jakoś to poszło, ale myślę, że jednak narobił trochę niepotrzebnie zamieszania. I właśnie on, ale też wielu dziennikarzy, powoduje taki uczucie wśród zwykłych odbiorców, którzy włączają telewizor czy radio, słuchają tego i powiększa się w nich obszar takiego zaniepokojenia, że coś się dzieje niestandardowego, dlatego, że oni sami opowiadają o czymś, czego nie rozumieją, tak? No, ja tutaj mam swój ulubiony przykład, gdzie po prostu aż mi prawie wózek z zakupami wyleciał, bo akurat byłem na zakupach, kiedy była audycja w radio i poważni publicyści dyskutowali o tym, czy Sejm jest przygotowany na to, żeby Maciej Wąsik głosował, brał udział w głosowaniach z celi więziennej. No nie, jest jasny przepis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że poseł pozbawiony wolności, nawet jeśli zachowuje mandat, nie może wykonać praw i obowiązków posła. W związku z czym, nie może głosować, więc wystarczyło zajrzeć do ustawy. Zanim się wypowiem publicznie, to zaglądam do ustawy. Jeżeli nie umiem czytać ustaw, zatem słyszałem, że dziennikarze chodzą po Sejmie z kodeksami, ale jeżeli do tej pory ich nie czytali, to niedużo to im pomogą tak poczytać, jak Andrzej Duda przepis o ułaskawieniu, jak spuentował profesor Bartoś, na którego się Andrzej Duda powoływał, że przeczytał tylko pół tego przepisu, a jakby doczytał cały, to już by zrozumiał, że tak nie jest. No. I tak samo było z kilkoma jeszcze opiniami wyrywkowo cytowanymi. No ale jeżeli już przywołałeś tą wizję panów Kamińskiego i Wąsika za kratami, no to musimy jeszcze rozstrzygnąć ostatnią kwestię. Prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Republiki mówi, że nie ma absolutnie możliwości, żeby ktokolwiek po nich objął mandat, oni są więźniami politycznymi i tak dalej. Wielu Polaków dostaje taki sygnał, przymrużenie oka albo blefowanie i chciałbym, żebyś się do tego odniósł, że jest to droga do tego, żeby wybory były przyspieszone na korzyść PiSu, przynajmniej tak on myśli. Czy rzeczywiście są jakieś drogi do rozpisania przyspieszonych wyborów, rozwiązania Sejmu? W kategorii dwie największe bzdury polityczne, jakie kursują po mediach, politykach, blogach, mediach społecznościowych w ostatnich dwóch tygodniach. Nie wiem, która bardziej jest bzdurna, ale wymienię obie. Pierwsze to, że prezydent odeśle uchwalony budżet, odeśle do Trybunału Konstytucyjnego i w związku z czym rozpisze wybory, bo nie ma budżetu. Znowu, wchodzimy w prawo i w prawie jest wyraźnie napisane, że jeżeli Sejm w ciągu 4 miesięcy od wpłynięcia projektu budżetu nie przedłoży go prezydentowi do podpisu, to prezydent zyskuje prawo do rozwiązania parlamentu. Przedłożenie do podpisu to jest moment, w którym marszałek Sejmu uchwalony budżet wysyła do prezydenta. Co on z nim zrobi, to już jest wtórne. Nie może zawetować, właśnie z tego powodu nie może zawetować budżetu. Bo kluczowy jest moment przesłania. Sejm uchwalił budżet. Dziękuję, do widzenia, pozamiatany temat. To czy Trybunał się będzie tym zajmował, czy Andrzej Duda będzie 2 tygodnie zwlekał z podpisem, nie ma znaczenia. Tym terminem jest moment i zgodnie z kalendarzem, który mamy teraz, 29 stycznia. Jeżeli Sejm się nie upora z budżetem do 29 stycznia, to tak, prezydent może rozwiązać parlament. Ale jeżeli się upora, to tematu nie ma, więc wszystko jest w rękach większości parlamentarnej. To jest pierwsza bzdura. Druga bzdura, to jest ta, o której wspomniałeś, że z racji tego, że marszałek wygasza mandaty, tudzież, jak wiemy, nie wygasza mandatów, tylko wydaje postanowienie o tym, że wygasły mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to Sejm obraduje w niekonstytucyjnym składzie 458 posłów. W związku z tym jego decyzje mogą być kwestionowane i Andrzej Duda na przykład nie będzie podpisał ustaw, w których nie brali udział w głosowaniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Obawiam się, że w ciągu tych 34 lat, kiedy istnieje polska demokracja III RP,
co najmniej kilkadziesiąt razy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Sejm obradował w niepełnym składzie. I nie mówię o sytuacji, że nie było 460 posłów na sali, bo ona zdarza się znacznie częściej. Mówię o sytuacji, że nie było 460 posłów. Bo na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, że Radosław Sikorski objął stanowisko szefa polskiej dyplomacji, zrezygnował z mandatu europosła i mandat europosła objął po nim Krzysztof Brejza. Za Krzysztofa Brejzę żaden poseł przez jakiś czas nie był wybrany. No bo cała jest procedura. Jest wygaszony mandat Krzysztofa Brejzy, marszałek Sejmu wysyła do PKW informację, że wygaszony mandat, PKW patrzy, kto był następny na liście i wysyła do niego wezwanie do objęcia mandatu. Tak? To trwa trochę czasu, w tym czasie Sejm się spotykał. Czyli co, decyzje, które zostały podjęte przez Sejm, kiedy był wygaszony mandat Krzysztofa Brejzy, są do podważenia? No nie są do podważenia. No i takich sytuacji mieliśmy naprawdę kilkadziesiąt w całej historii. A niczym się nie różni wygaszenie mandatu dlatego, że ktoś uzyskał prawomocny wyrok, od wygaszenia mandatu, kiedy ktoś objął inne stanowisko. Czy umarł? To jest cała lista wymieniona w ustawie. Ona nie mówi, że to jest ważniejsze wygaszenie, a to jest mniej ważne wygaszenie. To wygaszenie jest takie mniej wygaszające, a to jest bardziej wygaszające. Jedno jest. Tego posła nie ma i to miejsce jest do obsadzenia. Trochę namieszał tutaj sam Szymon Hołownia, który nagle stwierdził, że są wygaszone, ale on na razie nie będzie wnioskował, żeby ktoś to miejsce zajął. Sam właśnie wprowadził przez złą komunikację taką sytuację, że ktoś zaczął się zastanawiać, że to jest jakaś inna sytuacja. A to nie jest inna sytuacja. Jest taka sama jak każda inna. I jeżeli żaden z kolejnych kandydatów z list PiS-u tego mandatu nie obejmie, ani jednego w okręgu chełmskim po Mariuszu Kamińskim, ani drugiego w okręgu płockim po Macieju Wąsiku, to po prostu do końca kadencji Sejm będzie liczył 458 posłów, bo tak mówi ustawa. Mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji. Nie mówi nic o tym, że jak mamy nieobsadzony mandat, to Sejm nie może podejmować żadnych decyzji, bo mielibyśmy w takim razie, znowu nawiązuję, Jana Pawła Adamowicza, który mówi, a ja sobie wygaszam mandat i możecie sobie tutaj uprawiać demokrację. 459 posłów może być za, ale ponieważ ja wygasiłem mandat i żaden z moich kolegów mandatu nie weźmie, to w takim razie żadnej decyzji podjąć nie możecie. No chyba sam widzisz, jaki to jest absurd i niestety przez złą komunikację taki absurd gdzieś tam postępuje, że człowiek zaczyna się zastanawiać, a może to ma jakieś znaczenie. Ale ten absurd to naprawdę jest ostatni wątek. Ten absurd się nie bierze z powietrza, z wody i jedzenia, tylko ktoś rozpuszcza takie plotki, prawdopodobnie bardzo świadomie. A skąd to się zaczęło? Po co PiS utrzymuje taki stan, który na krótką metę może działać, czyli stan, że zaraz wrócimy do władzy. Czy to nie jest tak, że wprawdzie na krótką metę rzeczywiście ludzie mogą, zwolennicy na to czekać, ale w dłuższej perspektywie jest to mordercze, bo to jest jednak w pewien sposób obietnica, której nie da się wypełnić. 7 lub 21 kwietnia, czyli za 3 miesiące, będziemy mieli w Polsce wybory samorządowe. To są tak naprawdę dla partii politycznych drugie co do ważności wybory w Polsce. Bo wybory prezydenckie są wyborami personalnymi, jest jeden kandydat. Zdarzają się partie, które wystawiają kandydatów, które z góry wiedzą, że nie mają szans, no ale trzeba wystawić kandydata, bo jesteśmy poważną partią. Są wybory parlamentarne, bo to daje władzę w kraju. I wybory samorządowe, bo to daje władzę w sejmikach na poziomie powiatów, gmin, prezydentów miast, burmistrzów i tak dalej. Mnóstwo ludzi w tych wyborach startuje. I to, czego Jarosław Kaczyński najbardziej się bał po przegranych niespodziewanie dla jego środowiska w wyborach, to jest to, że pojawiły się natychmiast ruchy oddolne, że to jest koniec PiSu. Bo zawsze po przegranych wyborach w PiSie taka sytuacja następowała. Były rozliczenia, prawda? Nawet czy były rozliczenia, czy nie. I zwróć uwagę, od razu Jarosław Kaczyński powiedział, że żadnych rozliczeń nie będzie. Nikt tutaj nie ponosi odpowiedzialności, ja ponoszę odpowiedzialność. No i wiadomo, że jak Jarosław Kaczyński mówi, że ja ponoszę odpowiedzialność, to cała partia wstaje i mówi, nie Jarku, ty jesteś najlepszy, prowadź nas. I dokładnie tak samo było tym razem, nic innego. Za chwilę PiS musi być gotowy na wybory samorządowe. Sytuacja, która jest dzisiaj, sytuacja polaryzacji, oni, koalicja 13 grudnia, dyktatura Tuska versus my, Partia Polska.
jeżeli nie możemy jeszcze przejąć władzy na poziomie całego kraju, bo dyktatura na to nie pozwala i uniemożliwia przeprowadzenie wolnych wyborów, bo za naszych rządów były wolne wybory 15 października, teraz już nie będą wolne wybory, tak? Bo nawet nie dadzą zrobić wyborów, no to trafia do ludzi, bo przecież mówimy o tym, że prezydent jak wyśle do Trybunału, to może rozpisać wybory. No to generalnie no, mogą być wybory, więc utrzymują ludzi w przekonaniu, że te wybory mogą być za chwilę. Więc po pierwsze łączy partie, no bo jak mogą być wybory za chwilę, to nikt nie odejdzie do, nie będzie sobie tworzył jakiejś innej partii, bo za chwilę mogą zostać ręką w nocniku i zanim stworzę swoją partię, to już będą kolejne wybory, nie dostanę nawet subwencji, tak? A tak to mogę myśleć, że mam 4 lata. Więc utrzymywanie tego przekonania, że to może być już za chwilę, cementuje partię. On nie cementuje dlatego, że oni są tacy silni. Cementuje, żeby nic nie powstało obok. Żeby nikt nie doszedł do wniosku. Ten cel będzie osiągnięty, ale czy to się nie odbije czkawką jednak PiS-owi, bo nie będzie, no to będzie tylko namiastka wyborów. Jednak do władzy szybko nie wrócą. Będziemy mieli wybory samorządowe, zobaczymy, bo tam to będzie pierwszy sondaż, szczególnie na poziomie sejmików, jak społeczeństwo odbiera to, co się dzieje przez ostatnie tygodnie, a wtedy już miesiące. Niedługo potem mamy wybory do Europarlamentu. Kolejny bardzo znaczący sondaż. Mniej ważne wybory tak naprawdę. One są ważne z punktu widzenia gdzieś tam układu sił w Parlamencie Europejskim. One są ważne z punktu widzenia pieniędzy, które płyną do partii politycznych, o czym mało kto wie, bo jak uda się zrobić taką grupę, że tam stworzymy frakcję w Parlamencie Europejskim, to pieniądze tam są ho, 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 całkiem zacne. Mówi się o milionie na jednego, który każdy europoseł może przynieść milion rocznie. Niebagatelne pieniądze, biorąc pod uwagę, że największe partie dostają około 30 milionów złotych subwencji rocznie, tak? No to jeżeli jeden człowiek może przyjąć milion, no to proszę cię bardzo. Że jeszcze wybory do Europarlamentu no, będą na pewno wpisywały się w polaryzację, wiemy o tym, ale też z drugiej strony wybory, kiedy już pójdą politycy do Europarlamentu, powodują, że szybko stają się oni wolni i myślą sobie, że no mogą już, wreszcie już jestem, robić ale generalnie tak swoje. Do czerwca, kiedy będziemy mieli wybory do Europarlamentu, utrzymywanie tej temperatury sporu PiS-owi sprzyja, dlatego że absolutnie niwelujesz szanse na jakiekolwiek ruchy odśrodkowe, utrzymuje polaryzację my kontra koalicja Tuska. Im bardziej tam będzie coś nie halo, im bardziej będzie więcej list, tym dla nich trudniej, a nie dla nas, bo my jesteśmy jak jedna pięść, my jesteśmy razem. Jak ktoś jednego dnia jakiś komentator powiedział, że zwracał uwagę, że Mateusz Morawiecki to tak nie wypowiada się w sprawie Kamińskiego i Wąsika, no to od tego czasu Mateusz Morawiecki już chyba 150 tweetów opublikował, począwszy od tego, że dyktatura w Polsce się zaczęła, co jednak w ustach jeszcze przed chwilą premiera brzmi no co najmniej strasznie. Groteskowo. I śmieszno i straszno, jak to mówi znane powiedzenie. Tragifarsa trwa, drodzy państwo. To służy. Może najmniej obecnej koalicji, aczkolwiek no Donald Tusk zawsze się dobrze czuł w takiej polaryzacji. No i myślę, że będzie się... To nie chyba z tym jest, mam wrażenie, Szymonowi Hołowni. Myślę, że będzie się tak jeszcze... Fajny, No jest fajny, ja myślę, że ale będzie... Ale to nie jest być fajnym na wojnie, no. Nie daje mi Mikołaj dokończyć, ale dokończę. Myślę, że będzie mu coraz fajniej, bo jednak, co by nie patrzeć, każdy tydzień przynosi kolejne przyczółki i załatwione sprawy koalicji. Ja myślę, że ten miesiąc miodowy spokojnie jeszcze potrwa. Aczkolwiek szkoda, że nie pogadaliśmy o mediach publicznych, bo jestem ciekawy, czy podczas debaty nad odwołaniem Bartłomieja Sienkiewicza pan minister przyzna, że manewr z wyznaczeniem na podstawie kodeksu spółek handlowych nowych władz mediów publicznych był obliczony na to, że i tak nie zostaną wpisani, ale dzięki temu likwidator mógł już wejść, można powiedzieć, wjechać na białym koniu do wszystkich spółek mediów publicznych. Tak naprawdę od początku o to chodziło. Bardzo, bardzo jestem ciekawy, czy zdobędzie się na taką szczerość, bo brnięcie przez obóz rządzący po dzisiejszej decyzji sądu odmawiającego wpisu nowych władz
między innymi TVP do KRS-u, no będzie już groteskowe. No, znaczy im szybciej zostanie oficjalne powiedzenie, tak, to był taki myk, tym lepiej, bo inaczej można się w takiej półprawdzie, tudzież nieprawdzie mocno zagalopować i potem już się traci kontakt z rzeczywistością. Myślę, że był to myk. Szczerość Bartosza Sienkiewicza kiedyś... Bartłomieja Sienkiewicza. Bartłomieja, tak. Przepraszam. Szczerość Bartłomieja Sienkiewicza kiedyś bardzo, bardzo drogo kosztowała, chociaż oczywiście nie wiedział, że ta szczerość wyjdzie na jaw. Mikołaj Wójcik, analityk polityczny, ekspert i Radosław Gruca. Dzisiaj specjalne, przedłużone wydanie. Dziękuję Państwu bardzo. Idę leczyć gardło, ponieważ będę Państwu jeszcze musiał sporo opowiedzieć w piątek, kiedy będziemy z Błażejem Makarewiczem nagrywać podejrzanych polityków, a to byli podejrzani politycy Ekstra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.